Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słyszeliście o tej piwnicy już od bardzo, bardzo dawna, prawda? Co się udało, jest piwnica artystyczna otworzyć oficjalnie. Mianowicie, ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego na takich otwarciach jest przecinanie wstęgi. Jak otwarcie, to otwarcie. I my mamy co otwierać. W tym momencie, ale nie, właśnie, Krzysztofie, może jednak poprosimy tutaj do nas wsparcie duchowe. Poprosimy naszego księdza. Księdza Wojciecha. Ksiądz Wojciech Stechlu też lubi okazję. Możemy tutaj i znieść. Jest to prezes spółdzielni mieszkaniowej Budowlani, pan Marian Wietrak. Bardzo prosimy. Mieliśmy kolejność. Ale już jej nie pamiętamy. Więc ksiądz będzie pamiętał. Czy najpierw otwieramy, czy najpierw święcimy? Otwórzmy, żebyśmy mogli wejść i poświęcić. Panie prezesie. Dlatego prosimy pana prezesa, księdza. Jest jeden kluczyk, a z przodu tutaj. Szanowni Państwo, werble, tusze. Uwaga. Moi drodzy, Jan Paweł II w Paryżu w roku 80 powiedział tak. Kultura jest właściwym sposobem bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. I kluczem kultury jest właśnie więź. I cieszę się, że jest tak wiele osób, bo myślę, że jesteśmy tutaj, dlatego że w tym zaganianym dzisiejszym świecie potrzebujemy na nowo odbudowywać więź. Człowiek nie może się ograniczyć tylko do tego, żeby się najeść. Człowiek nie może się ograniczyć tylko do tego, żeby w laboratorium wymyślać najnowsze nowinki technologiczne, bo człowiek potrzebuje całościowo spojrzeć na świat. I właśnie kultura w jakiś przedziwny sposób próbuje te wszystkie nasze doświadczenia, nasze obserwacje wyrazić, jakoś zintegrować i stworzyć język, w którym między sobą zaczniemy się rozumieć. I niekoniecznie to jest język słowa, tylko jest to język treści, która wyraża tajemnicę naszego życia. Zatem może takie wielkie słowa przy takich... Oczywiście, nie trzeba zawsze tak poważnie tą treść wyrażać. Ale pięknie było, także... Więc, moi drodzy, w takim razie życzę. Myślę, że życzyłbym tak sobie i w ogóle tutaj tym twórcom, aby to było miejsce spotkania przez duże S. I tego tutaj życzę, i uśmiechu, ale też odnalezienia chwili głębi, refleksji, tak by tutaj można było się poczuć bardziej człowiekiem. Proszę, dziękuję bardzo. Ponieważ człowiek, jeden z elementów człowieka, z aspektów budowania człowieka, to też jest kierunek, nakierowanie transcendencji. Otwórzmy się dla Pana Boga i pobłogosławimy ten przybytek. Proszę, proszę, wstańmy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pojmierzmy się naszemu Ojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. No uwaga, kto tam o coś za skórą, to się chować. Zrobimy. Wszystko, uwaga. O, dym leci sam, o, do spowiedzi. W takim razie bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję. Pan tam oficjalnie poświęcona za te miłosze. Mamy w kolejności? Wierszyk napisałem. Proszę bardzo.
Wierszyk napisałem, taki jestem, że czasami sobie coś zrymuję. A to jest tak naprawdę to jest instrukcja obsługi naszej piwnicy. Na kuchni. Mili goście, czujcie u nas się swobodnie. Jedzcie, pijcie i usiądźcie tu wygodnie. Dyskutujcie o kulturze. Rozmawiajcie, by rozmowa się kleiła. Spożywajcie. Nawet w trakcie popisów, bo artyści, no gdzie tam, nie obrażą się, przyzwyczajeni do występów, do kotleta. Lecz pamiętajcie sztuk wszelakich znawcy, by w dyskusji nie przekrzyczeć wykonawcy. Krzysztof Miłowski. 24. pisał tekst. Drodzy Szanowni Państwo, ta piosenka towarzyszyła nam z Krzysztofem przez wiele, wiele lat, kiedy jeździliśmy na różne występy i wracając, żeby nam się nie nudziło, po nocach wracając, różne piosenki żeśmy sobie śpiewali. Czy tam John Kanaka, Krzysiek wymyślał różne sytuacje, które nas spotkały na drodze, później oddawał głos do mnie, ja tam do następnej, do Ewy Karpieni na przykład, bo wtedy jeszcze Karpienia się nazywa. Tak. I tak żeśmy sobie śpiewali, a najbardziej przypadła nam do gustu piosenka. Bardzo smutna piosenka Refra. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu. Smutny pierwszy parę ktoś napisał znów. Teraz ten uwaga. Smutnych pierwszych dni gdy dosyć i złamanych ciężko serc. Nieprzespanych nocy, które trawi lęk. Taka płyną łzy, łezka w łóżach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Płacze z nami deszcz i fontan nasz kocha też. Tutaj przez mikrofon, to proszę tylko dać znać, mikrofon jest dla wszystkich. Mamy dla Was wielką niespodziankę, mianowicie, mimo że oficjalnie to tak naprawdę dopiero, tak, możesz iść Krzysztofie, tak naprawdę dopiero dzisiaj jest oficjalne otwarcie naszej piwnicy, to my już mamy pierwszy sukces. Mianowicie, to było w sobotę, tak Agnieszko? Tydzień temu w sobotę, w MDK-u, Młodzieżowym Domu Kultury, w czasie 4 czy 6 wojewódzki przegląd piosenki, komu piosenkę? Czwarty. W czasie 4 Agnieszka Sobolewska, reprezentując, uwaga, piwnicę artystyczną, zdobyła drugie miejsce!
pani wójt, zapraszamy. Mowa będzie, rozumiem, krótka i treściwa. Zwięzła? Mowa będzie krótka, częstochowska, ale chleb się zje, a to sobie przywiesicie można gdzieś na tym, na słupie, na okoliczność. 20 kwietnia, uroczystość niesłychana. Piwnica artystyczna będzie otwierana. Prezes Kowalski i wicebujnowski zapraszają gości na klasyczne kąski. Czerwony tulipan uszy nam wywieści. Całe Bartoszyce obiegły takie wieści. Sam Stefan Brzozowski się tam pojawi. Dowiedzie, jak dobrze muzą ludzi bawi. Potwierdzi to Apolinar Polek, człowiek niezapomniany wśród tysiąca Polek. Basia Raduszkiewicz, nasza Basia kochana, zawsze w Bartoszycach serdecznie witana. Twórczość innych gości również nas zachwyci. Wszyscy widzimy kulturowo syci. Pora na życzenia od gminy Górowo. Niechaj dwa Krzysztofy biznes kręcą zdrowo. A i wójt do rozwoju chce przyłożyć palec. Na razie wręcza ogórki, swojski chleb i smalec. Chcę powiedzieć, że nie jestem autorem Wysmaka Oleska Córka. Dziękujemy. Jesteśmy wzruszeni, ogórki skonsumujemy. Nie było co prawda słowa o kazikówce, ale też skonsumujemy. Za chwilę tutaj podjedzie na scenę Edyta Gołębczyk. Edyta jest osobą niesamowitą, zawsze nie wiem co powiedzieć, kiedy Edyta będzie śpiewać, bo że śpiewa pięknie, to wy zaraz o tym usłyszycie. Wy to zaraz usłyszycie. Mikrofon w twoje ręce. Witam Państwa bardzo gorąco.
trzy młode, piękne kobiety. Paulina, Karolina, Ola, są? Są. To ja zapraszam na scenę już teraz, czyli zespół Rosenthal. A brawa też mi się należy. Mówią, płonie z dodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzekę, pobiegli tam ze mną szkoda czasu, bo co doła płonia mnie ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał całe pół wsi, pomagaj i ty. Płonie z doła, alarm trwa, jesteśmy na dnie. Teraz nie. Teraz wychodzi satyryk, a nazywa się to... Jak to się, Marcin, nazywa? Stand-up? Step one. Step one, tak.
lider grupy teatralnej tymczasem, Marcin Świeżyna. Dobry wieczór Państwu. Jak widzicie, jestem bardzo młody. Bardzo młody. No i też jestem trochę chudy. Śmieszne. Ja kiedyś... Jeszcze nie? Kiedyś właśnie poszedłem na siłownię, niektórzy mogą o nią wierzyć. Byłem raz. Nie wpuścili mnie oczywiście. Powiedzieli, że więcej drążków już nie potrzebują. Trudno, prawda? Ale ja o czymś innym chciałbym dzisiaj. Co sądzicie o gimnazjum, o gimnazjalistach? Śmiało, możecie mówić wszystko. Ich tu raczej nie ma, więc nic wam się nie stanie. Proszę. Niestety są. Ostro, no. No niestety, tak właśnie. Ja niedawno ukończyłem gimnazjum. Piękna historia. Piękne 5 lat. Dobrze je zapamiętam na pewno. I właśnie chcę wam przedstawić prawdziwe oblicze takiej instytucji. Bo my, młodzież, jesteśmy dziś uznawani za narkomanów, za niekulturalnych wandali, za mistrzów wulgaryzmu, wszystko co najgorsze. To jest zresztą prawda, niestety. Jeżeli śmiech to zdrowie, to uważam, że gimnazjum przedłuża życie, jak się tylko da. Ale uczniom, nie nauczycielom. Nauczyciele mają bardzo pożyteczną, ale szkodliwą pracę, szkodliwą dla nich samych. Bo żyją w ciągłym stresie, w ciągłym napięciu, bo nie wiadomo, kiedy ci śmietnik na głowę założą, prawda? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że większe jest prawdopodobieństwo, że zostaniecie napadnięci w pobliżu polskiego gimnazjum niż w środku nocy w dużym mieście. Powody takich napadów gimnazjalistów są różne. A to chęć zademonstrowania nowego noża koledze, chęć spóźnienia się na lekcje, albo po prostu zrobienie nazwy swojemu kuratorowi, bo większość już ma. Też jest w szkole, w każdej normalnej szkole i w gimnazjum jest regulamin, który jasno określa, co można, a co nie. Chociaż tak większość z uczniów wychodzi z założenia, że zazwyczaj robię to, co muszę, ale zawsze robię to, co lubię. Wyobraźcie sobie duży, szary budynek, otoczony fosą, otoczony drutem kolczastym, otoczony murem. Uważam, że tak będzie wyglądało za kilka lat polskie gimnazjum, niestety. I ja mam jeszcze jedno pytanie. Co myślicie o dziewczynach? Bo powszechnie się uważa, że dziewczyny o wiele gorzej zachowują się od chłopców. Czy to prawda, czy nie? Proszę. To prawda. To prawda? Ja uważam tak, że dziewczyny planują swoją przyszłość, troszczą się o swoją przyszłość, myślą o siebie. Pamiętam, moja koleżanka już w drugiej klasie nie chodziła z nami do szkoły w ogóle, bo bała się, że urodzi na lekcji. Nie chciała przeszkadzać po prostu. Ciężko, prawda? Ja na waszym miejscu bym nie był taki wesoły, nie byłbym taki zadowolony, bo ta kulturalna młodzież, ci wandale, te dziwolągi są waszą przyszłością, więc raczej emerytur, które będziecie mieli. Dziękuję bardzo. Marcin mówił o gimnazjum, że niby tutaj nie ma gimnazjalistów. Jest jedna gimnazjalistka. Osoba, która w ubiegłym roku zdobyła pierwsze miejsce na Kryształowej Lucie w Bismarku Barwińskim. No i tak poza tym, co nie pojedzie, to zawsze albo jakieś miejsce, albo wyróżnienie. Gdyby były jakieś wątpliwości i jakieś dziwne podobieństwo, to ja tylko powiem, że to jest moja córka Anetka Bujnowska. Niebieskie.
świecie, wszędzie, na wszystkich ulicach. Ludzie śmieją się ze mnie, ktoś coś znowu za mną krzyczał. No bo tu, w całym mieście, kwiaty są niebieskie. Wychowywał się też Marcin Kiszlu, prawda? To jest ciągle ta sama testownica. Panie prezesie, i tu nie jest, to nie są słowa do Krzysztofa Kowalskiego tym razem, tylko do pana prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani. Ja myślę, że czasami warto inwestować w piaskownicę na wasze targi. Przed państwem Wasia Radeśkiewicz. Ślepota, a na głuchotę dzwon, na każdą
cię skąd? Między świtem a mgłą, między okiem a łzą. Świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Na każdą wolność język, na każdą świętość się zróżnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzwyż, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Basia jest niekwestionowaną gwiazdą poezji śpiewanej. Ja wolę nazywać to piosenką z tekstem. Są ludzie, którzy mają straszną ochotę zostać takimi gwiazdami. Którzy mają ochotę śpiewać piosenki z tekstem. Nie dość, że sami komponują, to jeszcze sami tekst piszą i już za chwilę zaprezentują się przed Państwem. Jest Kasia Zagajewska-Sycz. Dariusz Komorowski. Kasia Komorowska. Thank you.
Zapora. Robert Zapora. Jest. A, za mną siedział, dlatego go nie widziałem. Tutaj, Robercie, zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Jak droga z Warszawy? Kręta. Dobra, kręta, kręta, ale kręta to u nas dopiero, prawda? Chcę Ci zrobić prezent. Mianowicie, moja najstarsza córka przeczyta teraz wiersz. Lubi wiersze? Uwielbia. A więc, Edyto, chodź tutaj. Piwnica artystyczna jest nie tylko dla... Jest nie tylko dla muzyków, nie tylko dla kabareciarzy. Piwnica będzie również dla poetów. Piwnica również będzie dla malarzy, dla rzeźbiarzy. Jest pan Jan Wachar. Witaj, panie Janie. Edyto, czekamy na twój wiersz. Wiersz jest mojego autorstwa. Czytając Platona. Czytając Platona, pomyślałam o idei czystej miłości. Jak to się ładnie składa, że tak uparcie mylimy pojęcia. Czytając Platona, pomyślałam o Tobie, najmilszy. Jak pięknie oddać w słowach blask Twoich oczu srebrzystych. Czytając Platona, pomyślałam o idei czystej miłości. Jak ją odnaleźć w brudnych oczach mojego kota, który właśnie zawzięcie biega za kocicą? Zapraszamy, Robert Zapora. Thank you.
to nic, że nie macie pieniędzy. Wygotuje się z łokcia wińska kapka, 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 wygotuje się z łokcia wińska Dziękujemy. Już za chwilę, już za momencik przed Państwem Aleksandra Harhaj, która specjalnie na ten koncert przyjechała z Trójmiasta, czyli z Gdańska. Dokładnie z jakiej ulicy? Świętego Piotra. Proszę bardzo, Aleksandra Harhaj. Thank you.
Oni tak umieją, brutale, a potem wpadną tu i rzucą się na mnie, przewracając wszystko, co jest w przedpokoju. Co stoi, będzie leżało, co siedzi, będzie wisiało, co leży, będzie... Powieszą moje lalki jedno obok drugiej za głowy. A mnie będą przepytywać, co wiem o każdej z nich. Powieszą moje lalki. Zaczną krzyczeć, straszyć, przeklinać. Ale wszystko na ręce. Ja nie wydam żadnej. Lalek wydajcie, powiem. Umieją mówić, kiedy chcą. Lecz one mnie nie wydadzą. Nie wydadzą, choćby je męczyli. Choćby je dzieciom dali do zabawy. Choćby je rozebrali na części. Smutne szczątki przylepione do obrazów. Rozblekli po galeriach i muzeach. Wszystkie zaprzysięgły się ludzi. Po pewnym czasie, nie za długim, nie za krótkim, w samym środku ich oczekiwania roześmieje się tylko. Roześmieje łagodnie i spolitowanie i wśród śmiechu powiem... Panowie, zobaczyliście wszystko, co było do zobaczenia. Niczego tu więcej nie ma. Czyż... Jedna słaba, samotna kobieta i trochę lalek mogłyby go mi zaszkodzić. A oni uwierzą, że nie. Z całą pewnością uwierzą. Nie wypada im inaczej. Bo oni są naiwni racjonaliści. Nauka za nimi stoi, wiąże ręce i upraszcza myśli. Nauka zapewnia mi bezpieczeństwo. Mnie zapewni i robią także. Zarówno tym oswojonym i domowym, jak i lalkom dzikim, żyjącym w sobie tylko znanych i odległych okolicach. Nie bójcie się cicho, moje siostry. Wyjdziemy z tych opresji. Wyjdziemy wolne i nietknięte, nawet gdyby nas wszystkie przed sąd postawiono. Nie nad nami byłby to sąd, lecz nad światem. To się sądom zdarza i światu także, chociaż no nic za tym nie idzie. Do czasu. Nie będzie adwokata, co by nas bronił. Ja sama wszystko na siebie wezmę, a jeżeli będzie trzeba, sędziów zamienię w posągi albo co innego, czego jeszcze nigdy dotąd nie robiłam, nigdy nie będąc w nagromadzeniu takich nerwów i myśli. Silna będę wtedy niebezpieczna w tej ławie oskarżonej. Moje myśli, jak wystrzelone z procy ostre kamienie, godzić będą w ławników. Moje spojrzenie, pod którym zruchleje materia ożywiona, a nie ożywiona ożywo, sunąć będzie wolno. Po publiczności kamieniejącej nasz zatrzyma się na przerażonym poziom. Co nam mogą zrobić? Nie spalą nas na stosie, bo już się tego nie robi. Może skierują nas na terapię albo przewlekłą kurację. Biada pielęgniarzom i doktorom! Jak można leczyć kogoś, kto za nim jest lekarstwem? Lekarstwem całego świata. Kiedy drzwi wyważą, wpadną tu i rzucą się na mnie, leżcie spokojnie i nie ruszajcie się. Zwłaszcza ty, Klarysa. Niepohamowana w złości, nie daj się sprowokować. A ty, Wiktoryno, najlepiej zamknij oczy i nawet że śmiesz. Tobie piękna Hosanno, radzę ukryć się pod kołdrą, którą dzisiaj zbożeńców nie wiadomo co nowego mogą wymyślić. Ty zaś, Belisso, sić na tapczanie niby dekoracje i staraj się wyglądać niby. Dla Gryzeldy nie widzę już żadnego ratunku. Wszystkie myśli ma wypisane na twarzy. Otóż ci nieszczęsne wypisałam i ta niezmywalna mazaki.
Tobie moja dumna Tamaro, nie śmiem radzić niczego. Zawsze złościsz się, kiedy ci radzę. Może wyjdź na piec i tam przeczekaj radę. Najbardziej żal mi kolejna. Ona jest nowa, świeżo narodzona. O niczym nie wie, za nic nie może odpowiadać. Ale żyjesz, moja droga, między nami. Jeżeli nie jesteś, to będziesz jedną z nas i musisz wszystko wiedzieć. Jesteś dostatecznie dorosła, aby cię uświadomić. Czy pamiętasz, Gryzeldo, nasze pierwsze doświadczenia? Powiedziałyśmy sobie, że ty jesteś ową złą i przewrotną Martą. Owinęłam ci główkę trzema włosami z jej głowy, a w brzusze wbiłam szpilkę. Długą, zamoczoną w brudnej wodzie szpilkę z czarnym łebkiem. A potem ona zachorowała. Tak była moja mała kolejna. Sama się dziwiłam, że to takie proste. Nawet pielęgnowamy w chorobie tę Martę. Ale ona nie mogła się z niej wydobyć, mimo wysiłków lekarzy i moich. Dopiero kiedy zmieniła miejsce zamieszkania, wyzdrowiała. Złe miejsce, powiedziała mi. Są takie miejsca paskudne, gdzie człowiek nie może być zdrowy, chociaż nie widać choroby. Tak wyglądało moje pierwsze dzieciństwo. Zaraz potem postarałam się o Wiktorynę, Klarusę i Tamarę. Wiktorynę spotkałam na ulicy, to znaczy... Ja szłam ulicą, a ona stała w witrynie sklepowej. Nawet myślałam, że nada mi imię witryna, bo czym lepsza Wiktoryna od witryny, ale ostatecznie uległam tradycyjnemu nazewnictwu. Klarysę spotkałam w parku. Leżała na trawie, porzucona przez jakieś dziecko, osrebrzona rosą, okrytywana przez drugi. Podniosłam ją i ogrzałam. Poszłam jej na usypienkę. Tamarę kupiłam na targu starzyzną. Ale ona nie była stara, tylko sterana. Pod moją troskliwą opieką prędko przeszła do siebie i nabrała choroby. Nic nie wiem o jej przeszłości. Ona sama powinna nie zapomnieć. Powiem tylko tyle, że było ich lekarzy całe mnóstwo, że to była rodzina wielokowa. Gryzelda, najstarsza, próbowała przewodzić. Nawet mnie usiłowała narzucić swoje samowładztwo. Ale z czasem musiała uznać inteligencję Klarysy, zajadłość Wiktoryny, podejrzliwość Tamary i moje rozeznanie sytuacji w domu, w mieście i na świecie. Mając takie wsparcie, poczułam się tak. Mogłam sporządzić listę osób, prowizoryczną rzecz jasna, które należało unieszkodliwić w pierwszym rzędzie. Pamiętacie, kto to był? Jakie skromne były te nasze początki. Stróż pijak, mleczarka, co chciła mleko wodą, sąsiad z całymi dniami hałasujący razem. Na jakim słabym materiale próbowałyśmy swoich sił. Dopiero potem sięgnęła do takiej jednej łapowniczki z władz miejskich. Zatrzymała się mocno mimo wysiłku Tamary i moich. Dopiero po miesiącu spędziła nogę na skórce banana. Potem interesowały mnie już osoby na stanowiskach. O taki świat jest stworzony, moje mało trudno, że osoby bez stanowisk mają mniejsze możliwości czynienia zła, choćby bardzo tego chcieli. Z dobrem jest podobnie, choć nie zupełnie tak samo. Bo dobro promieniuje silnie. Rozchodzi się z każdego źródła, nawet najskromniejszego. Co ma na swoje usprawiedliwienie? No już nic, no. Każdy naprawia świat jak może, jak potrafi. No bo że od początku wymaga naprawy, nie ulega wątpliwości. Albo model był zły, albo trafił nam się wyjątkowo wadliwy egzemplarz. Jak mamy ludzi, niestety myśli szerzej. W skali kontynentu. Nie mówiąc już o planecie czy galaktyce.
Przechodzę kolejno do najważniejszego. Wiedziałam, że mam w ręku grom, że mogę nim porazić tych, co na to zasłużyli. Ale brakowało mi rozeznania. Miałam karać, ale przedtem trzeba było sądzić. A sądzić uczciwie to znaczy znaleźć zło, wytropić winnego, zebrać dowody, zbadać je dokładnie i wydać wyrok. A trzeba ci wiedzieć, moja mała Korynno, że ja nie mam wykształcenia prawniczego. Ja w ogóle nie mam wykształcenia, jeżeli nie liczyć paru klas ukończonych we wczesnym dzieciństwie. Cała moja wiedza pochodzi z samouctwa. Nikogo poradzić się nie mogłam, zdana byłam wyłącznie na własne siły. Jedyną pomocą, jaką dysponowałam, były prasa i radio. Reszta była sprawą intuicji. Pierwszego innego, wyższego rangu, wytropiłam stosunkowo prędko. Ministra. Nie pamiętam już w jakim kraju, ale w jednym z tych rozwijających się. Bo trzeba przyznać, że nawet te rozwinięte nie są rozwinięte raz na zawsze. I nie jednemu zdarzy się spaść z ekstraklasy do drugiej ligi. Nazywnictwo gazetowe zdaje się ze sportu, ale do polityki też pasuje. Mało co do niej nie pasuje, tylko ona sama nie do wszystkiego. Uderzenie przeciwko temu ministrowi za sprzeniewierzenie udzielonej jego królowi pomocy międzynarodowej dokonałam przy pomocy Wiktoryny i Melissy. Jedyną dotyczącą go rzeczą, jaką dysponowałam, była wycięta z gazety fotografii. Ale jak się okazało, wystarczyło i to. Nie minął tydzień, jak został przewrócony z całą tym jego rządem. Dziś do tego się mogę przyznać, ale wtedy nawet fotografię wyrzuciłam, żeby zatrzeć ślady. Nawiasem mówiąc, ode mnie do niego 4800 km. Najgorzej byłoby, gdyby przyszła tylko siostra z lekarzem. Oni tak lubią zachodzić bez ostrzeżenia, bez zaproszenia. Może nie do mnie, a do siebie coś czują. Lekarz przychodzi tu, rozmawia ze mną, stara się zachowywać normalnie. Jak mu to ciężko przychodzi. Widzę, jak was podnosi, dotyka, obmacuje. Tego nie lubię najbardziej. Ale ja siedzę sobie spokojnie, piję herbatkę z lekarzem, czystuję go komputerem. Po co przychodzą? Może ona chce mnie wydać z tego lekarza. Nigdy bym za psychiatrę nie wyszła. Ale ja czekam na tamty. Boję się ich. Wszystkich się boimy, ale tylko ich najście może udowodnić, że mamy tę moc. Te władze nad ludźmi, przynajmniej nad złymi. Bez nich nie dowiem się nigdy, tak na 100%, że to ja. Bez nich będę wiecznie skazana na wiarę. Ale za chwilę kiedyś nadejdzie. Zobaczysz, Gryzelda. Wiktoryna. Larisa. Karolina. Oni tak umieją, brutala, potem wpadną i...
czas na inne zwierzę, tym razem nie teatralne, a sceniczne. Apolinary, Polek! Gdy wchodziła duża stawka w grę.
dziś posiadam różnych twarzy, cały rejestr, w których lepiej niż we własnej mi. O, jak dobrze umieć być kimś, kim się nie jest. Ja umiałam, nim przyszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny dźwięk odbierasz słowo, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Tak mi z sobą nie do twarzy, tak powinnam siebie kryć. Ale kiedy na mnie patrzysz, już nie umiem inną być. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy ukryć za nic i to chyba jest niedobry znak, że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą. Nie chciał kochać w swej sferze kobiety. Żegnał wszystkie kochanki, bałwany, hrabianki, gwizdnął na nie i na ich zalety. Chciał się kochać w bidulce, nawet w jednej koszulce. Pragnął silnie tkliwego serduszka. Chciał być jak ten królewicz, co wśród grona swych dziewic wybrał sobie skrytnego obciuszka. A trzeba trafu, że w zamku, w zacinionym krużganku spotkał bóstwo o kruczych warkoczach. Ktoś ty, aniele, ma na drzewko nieśmiele i iskierki błysnęły mu w oczach. Panieneczka spłonęła, że się przed nim dygnęła i zdyktownie wyczuła, bo nie chodzi ja, Stefania Rudecka, tra-la-la-la-la. Idę zajrzeć do dziecka, o przepraszam, ja muszę do ludzi. Potrząsnęła lokami i zniknęła za drzwiami, a ordynat stał niemy, ha, i głupi, ha, bo miał wielką ochotę spenetrować jej cnotę, uścignąć pierwszy, nim inny ją złupi. Tak mijały tygodnie, gdy znów w parku przygodnie spotkał dziewczę w cienistej altanie. Ach, najdroższa, ach, miła, dyś mi serce, zraniła, żyć bez siebie nie mogę, kochanie. Schwycił sercią w ramiona, ona cała spłoniona, z namiętności i strachu drży cała. On drżący mi rękoma, już sięgnął jej łona, lecz mu z ramion szybko wyrwała. Aaaa, paniczo mój złoty, nie dotykaj mojej cnoty. Do tych pięknych ramionek masz wiele, cnota to mój majątek, ale zrobię wyjątek, gdy mnie szybko poślubisz w kościele, pa. Namiętnością targany, Piotrze jest kochany, chce ci prędzej ją pojąć za żonę. Ona trochę ma stracha, lecz się dłużej nie łaka i poda. Usta czerwone, już mam nadgarzina w kotach, że lecę czy na żyłordynot.
wielkiego mawioła. Czy naprawdę za żonę głupią pojąć chce wronę, gdy ma tyle chramianek dookoła, by ukrócić te zbytki prowadka na zbytki, a on różne stosuje uniki, w końcu rzeczy im pardon, taką wolę mam hartą, innej dla mnie nie trzeba podwiki. Ona za to zapłaci, szeptu skrycie magnaci w nas nie znajdzie, ni siostry, ni brata. Krew błękitną chce głębdać, więc godziny rozdeptać, chociaż dla nas jest już trendowata. Stefcia wszystko słyszała, więc rozpaczy przelała, bo jej miłość to zamek na lodzie, żegna miły, wyrzekła i z rozpaczy uciekła, aby sobie popłakać w ogrodzie. A gdy skrycie płakała, silny dreszcz dostała, bo się chłodno zrobiło na dworze, nim do domu wróciła, już ukrypa. Zdusiła i jest żywa, upadła na łoże. Tak to dawniej bywało, kiedy dziewczę kochało. To do końca, do grobu, do tchnienia. Dziś, gdy pan lekto rzuci, ta się wcale nie smuci, tylko szuka nowego jelenia. A Ordyna, ten panek, wrócił do swych hrabianek i lampaczył się w blasku księżyca. Tylko nocą ktoś stęka po krużgankach i wnękach. To zawozi. Nie tknie ta dziewica. Brawo!
oka powkładaj żołnierzy. Przestań szarpać nerwowo kołnierzyk. Już noc, już noc, już noc. Helikopter swój wstaw do garażu. Zdrowej ręki już dziś nie bandażuj. Już noc, już noc, już noc. Są nasi znajomi. Dziękujemy wam za to. Piosenka powstała ładne kilkanaście lat temu, ale chyba będzie takim podsumowaniem naszej drogi dojścia do tej piwnicy. Czasami należało się modlić i lubiliśmy to. Dobrą lecie, bym mógł
przez rycie. A tutaj powinna być solówka na saksofonie, ale wszyscy porządni saksofoniści wyjechali na saksy do saksami, a mnie jedyne co pozostało, to najwyżej pogwizdać i przypomnieć sobie, jak się zaczyna trzecia zdrowka. Zasypia w swym łóżku, obawa przypomni niechcący. Odlepię paciorek z dzieciństwa i rzuci tekst bardzo gorący. Dziękować ci dziś nie mam za co, bo nędza i ciągle bieduję. Lecz zerknij na mego sąsiada, co w sklepie na rogu handluje. I proszę panie, i z góry dziękuję za to, że ją zbankrutuję. Zbankrutuję. Z góry ci, panie, dziękuję. Dziękuję. I ostatnia piosenka, ostatni utwór i tutaj będzie chyba dla was to wielkie zaskoczenie, a żeby nie było, że jesteśmy na zamknięci na różnego rodzaju inne nurty sztuki, wykonamy dla was utwór bardzo oryginalny. Bardzo oryginalny hit, że tak powiem. Komponowaliśmy ten utwór, pisaliśmy całe 15 minut. Mianowicie, jakieś 5 minut zajęło mi napisanie tekstu, 3 minuty Krzysztofowi ułożenie melodii, bo to tam akurat 3 chwyty wchodzą, to ile to nie, mamy? Nie, czekaj, myśmy się rozpędzili, bo żeśmy zrobili 8, bardziej zaangażowane 4 funty. Aha. 4? 4 funty żeśmy. Ale 3 minuty. Ale 3 minuty. No to razem 8 minut, a mówiłem, że ile? 15. No, a czekaj, te 7 minut... bo zajęło nam 7 minut pójście do sklepu po piwo. Tak. Łukasz, zaczynamy już. Chodź, już ktoś puka. Już się nie śmieszę. Jestem. Kierowca PKS-u, ona pasażerka, oni puszcza co dzień rano. Zerka. Ona zawsze kiedy wsiada, siada. Mówi: mam miesięczny. Pokazując przy tym niemu, pokaż uśmiech swój tak cięczny. Zakochany kierowca na chodnickiej trasie, dzięki niemu PKS chodzi o czasie. Zakochany kierowca słucha disco polo, a podróżnik go za to od pociągu wolą. Zakochany kierowca na chodnickiej trasie, dzięki niemu PKS chodzi o czasie. Zakochany kierowca słucha disco polo, a podróżnik go za to od pociągu wolą. Teraz luba. Łukasz, daj podsłuchu, bo ten playback się zacznie. Oni puszcza w autobusie brytyjsko polokity i ukradkiem przez lusterko zerka na nią żyty. Ona czasem się rumieni, czasem moc śmieruje. Gdy wysiada, to z uśmiechem żegnaj i dziękuję. Zakochany kierowca na podwiznej trasie, dzięki niemu PKS chodzi o czasie. Zakochany kierowca słucha disco polo, a podróż
was pociągu. Gdy dwa kochany kierowca na podmiejskiej trasie dzięki niemu PKS chodzi o czasie. Zakochany kierowca słucha disco polo, a podróżni go za to. Niech sobie sami to powiedzą. Pao. Na pewno, ale co? To, co stać się musi. Na przystanku on ukręknie, o rękę poprosi. Ona czasem się rumieni, kurde, czasem podśpiewuje. Gdy wysiada, to z uśmiechem Krześlowi dziękuję. Zakochany kierowca na podmiejskiej trasie, dzięki niemu PKS chodzi o czasie. Zakochany kierowca słucha disco polo, a podróżnik go za to od pociągu mało. Zakochany kierowca na podmiejskiej trasie, dzięki niemu PKS chodzi o czasie. Zakochany kierowca słucha disco polo, a podróżnik go za to od pociągu mało. Że nawet końcówka trzeciej zwrotki nam inaczej miało być, że się miały oświadczyć w czasie szczytu i tak dalej. Ale w każdym razie chodziło o to, że jeżeli nagrane są wszystkie wokale, no to w disco polo zawsze się nic nie zdarzy. Nic się nie zdarzy. Kompletnie nie zapomnął tekstu. Czy część artystyczną kończymy? Kończymy. Część artystyczna została. A przepraszam, wypełnił pan listę, że może pan wziąć? Szanowni Państwo, Janek Piotrowski. Pierwszy wyrównicznik, tajże piwnicy. Ja też mam swój wyrównicznik. Nie myłem kafelek, co prawda. Okien też nie myłem, ale robiłem co innego. Chciałem cię, Krzysiu, tutaj przekazać. Czekaj, bo mi baryt zabierzesz, a tak. Przytrzymaj. Przytrzymać. Uwaga, pierwsza łapuwa, słynie. To jest, proszę Państwa, kapela Kowala. Krzyśka kapela. Dostaję, on też tego nie widział w prezencie. Będzie pierwszy obrazek. Pierwszy obrazek kapeli Kowala. Uwaga, czapeczka musi być. Janek nigdy bez czapeczki. Tuż to Janek, no teraz dopiero dostajemy Janka. Uwaga. Uwaga. O! O, to jest mój wizerunek. Obecnie gram na gitarze basowej w kapeli Kowala, a tak będę za 10 lat wyglądał. No, niezwykle. Do końca życia jeden dzień dłużej. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, Jerzyńku. Drodzy Państwo, nie tylko Janek dołączył się do tego, ale także i Edek Chrostek, który jest gitarzystą solowym i wokalistą też w kapeli Kowala. On tam siedzi, pokaż się, Edek. Gdzieś ty jest? O, jest tutaj! Drodzy Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma prezenty, no to proszę bardzo. Marysia, proszę. Ja? Czekałam długo, Krzysztof. Ale doczekałaś. Doczekałam się i moi słuchacze Bartoszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będziemy, my, mam nadzieję, współpracowali tak, jak żeśmy sobie obiecywali, a tutaj, żeby nie były gościany, to już malunek piękny, wykonany na plenerze w Stopkach pod batutą Jana Bachara. O, pięknie! Wspaniałe słońce. Jest pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach, pani Jolanta Dowejko. Życzę gospodarzom tego lokalu, albo w tej chwili jedynym im problemem były licznie przybywający goście.
Bardzo dziękuję. Drodzy Szanowni Państwo, jeżeli ktoś bez prezentów chciałby zabrać głos, to też proszę bardzo, scena jest do dyspozycji i jeżeli, bo tutaj będzie cały czas ta scena otwarta, będzie można wejść, zagrać, zaśpiewać, ale najpierw przekąsić. Może tak najpierw przekąsić. Tak. Przekwiżowanie. My tylko na same zakończenie dziękujemy z Krzysztofem i z Marynką, no i oczywiście tam z moją żoną, a nie, jest moja mama. Jest moja mama. Słuchajcie. Przynosiła nam w czasie remontów zupę czosnkową. Słuchajcie, jak podejdziecie do niej, ona wam da przepis. Rozłożyła mnie na łopatki tą zupą. Na początku mówiłem nie, a ja już później wziąłem, nie odczepiła się ode mnie. Czosnka. Wszyscy, którzy się przyczynili do tego, że możemy funkcjonować, zapraszam was do wyżerki.